rządził szkołą. Ustalał plan lekcji. Uczył historii. Rozwiązywał problemy. Zarządza szkołą. Jest szefem szkoły. Zapomniałam. Pan dyrektor rządzi szkołą. Dbał o nasze bezpieczeństwo. Ja wiem! Przemawiam na apela. Pan wicedyrektor pomagał pani dyrektorce w zajmowaniu się szkoły i wszystkimi obowiązkami. Tak. Pan wicedyrektor uczył historii. Pan wicedyrektor to sąsiadek mojej sąsiadki. Pan wicedyrektor zajmował się szkołą. Jest na emeryturze. Zajmuję się w domu. Pan wicedyrektor łowi rybę. Ja wiem! Pan wicedyrektor... Dyrektor ma fejsa. Bo pan wicedyrektor w domu odpoczywa. Pan wicedyrektor znajduje się na emeryturze. Wszyscy bardzo panu dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Bardzo panu dziękujemy za te wszystkie lata. Nazywamy się Małgorzata i Szymon Kalęba. Gimnazjum skończyliśmy co prawda kilka lat temu, ale doskonale pamiętamy lekcje historii z panem. Gdybym miała określić lekcję historii jednym słowem, to niewątpliwie byłoby to słowo mapa, która była niezbędnym elementem każdej lekcji historii, co również wiązało się z dużym stresem podczas odpowiedzi. Moim zdaniem w szkole mogłoby nie być prądu, ważne, żeby na lekcji historii była mapa. To tak oczywiście dla żartu. A tak naprawdę lekcje historii były bardzo ciekawe, ponieważ z dużym zainteresowaniem opowiadał pan o dziejach Polski i świata. Dzięki temu po latach pamiętam, że bitwa pod Grunwaldem była w 1410 roku. A potop szwedzki zakończył się w 1660. Nauka nie poszła w las. Życzymy panu, aby na emeryturze, mając dużo wolnego czasu, mógł pan spełniać swoje marzenia, żeby dopisywało panu zdrowie i nie opuszczało poczucie humoru. Życzymy panu wszystkiego najlepszego. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. Robaczek w swej dziurce jak docent za biurkiem i pszczółka na kwiatkach jak kontrol w tramwajach. Tak dłubie i gmera napisze, wymyśli, obejdzie wokoło, zabrudzi, wyczyści. I krzaczek przy drodze i brat przy maszynie, jak noga w skarpecie, sprzedawca w kantynie. Kamyczek na polu i strażnik na straży, lodówka wciąż ziębi, kuchenka wciąż parzy. A po co tak dłubie i dłubie? A za co tak myśli i skubie? I tak się przykłada i mówi z ekranu i bredzi latami i wie wieczorem i rano. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic, nie ma już nic, 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 nic.